Kolejne wakacyjne podsumowanie weekendu nie przynosi dobrych wieści. Miało miejsce 15 wypadków, w których 22 osoby zostały ranne. Zatrzymano 70 prowadzących auto pod wpływem alkoholu. Niestety tym razem nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Najwięcej wypadków drogowych zdarzyło się w piątek i to w piątek rano, gdzie trudno mówić jeszcze o rozpoczęciu weekendu. Najbardziej tragiczny wypadek miał miejsce dzień wcześniej w Kołobrzegu, gdzie zginęła 3-osobowa rodzina i w związku z tym, że te osoby zmarły późno wieczorem w szpitalu, statystycznie zaliczony ten wypadek został do piątkowej doby. Jednak w sobotę i w niedzielę również nie było spokojnie i bezpiecznie, szczególnie na drogach krajowych. Pierwszy wypadek śmiertelny miał miejsce pod Stargardem, gdzie wczesnym, naprawdę bardzo wczesnym porankiem szedł drogą mężczyzna prawym pasem drogi. Nie zauważył go kierowca, który jechał samochodem ciężarowym, potrącił tego pieszego i w wyniku poniesionych obrażeń ten pieszy zmarł. Natomiast drugi tragiczny wypadek miał miejsce wczoraj przed godziną 15 w okolicach miejscowości Siemczyn, to jest droga numer S3, gdzie kierujący motocyklem z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn najechał na tył poprzedzającego go pojazdu marki Skoda. Kierowca motocyklu w stanie ciężkim trafił do szpitala, a pasażerka po reanimacji zmarła. Najniebezpieczniejsze wypadki miały miejsce na przedmieściach. W stolicy Pomorza Zachodniego było zdecydowanie spokojniej. Jeżeli chodzi o sam Szczecin, to nie mieliśmy żadnych poważnych wypadków drogowych. Były kolizje, ale to tylko takie stłuczki, więc tutaj nie było żadnych ofiar ani osób rannych w samym Szczecinie. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o ostrożność. Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są tradycyjnie alkohol i niestety nadmierna prędkość.